Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w pierwszym filmie w 2022 roku. Dzisiaj jest poniedziałek, 3 stycznia. U mnie jest popołudnie, ale dzisiaj tak po prostu chciałam sobie do Was trochę pogadać. Powiedzieć, co tam ciekawego u mnie będzie w tym roku. Postanowienia noworoczne zrobiłam, nie tylko związane oczywiście z kanałem, ale postanowiłam tak. W poniedziałki postaram się, będzie co tydzień, w każdy poniedziałek film makijażowy. Postaram się. Wiem, dzisiaj jest poniedziałek, powinien być, ale dzisiaj to sobie darowałam, mimo tego, że się pomalowałam i nawet bardzo ładnie mi to wyszło. Ale dzisiaj się nie nagrywałam, dzisiaj po prostu się pomalowałam i chciałam po prostu pogadać troszkę. Ale tak, w poniedziałki film makijażowy. We wtorki zazwyczaj nic nie będę publikować, no bo jak co tydzień ma być w poniedziałek film makijażowy, to żeby nie było za często, to we wtorek nic nie będzie. W środę albo w czwartek, ale chyba bardziej w środę, będę robić hole zakupowe, ale nie Avonowe. Tak, nie Avonowe, czyli to co tam, Biedra, Rossmann, nie wiem, Boże, w Pepco coś kupię kiedyś, to po prostu będę chciała takie hole zrobić w środę. Tak, taki mój zamysł jest. I standardowo w piątki, jak do tej pory, będzie sam Avon. Na ten piątek planuję już zrobić przegląd katalogu. Zobaczę, jak mi to wyjdzie i w ogóle, czy się do tego nadaje. Zobaczymy, będziemy po prostu przeglądać sobie katalog. Film zapewne będzie długi i będziemy też robić takie... przegląd nowości z Focusa. Chcę pokazać tylko nowości, co tam ciekawego będzie w przyszłym katalogu. No, sądzę, że to może być dość ciekawe, tylko po prostu bardzo dawno temu chyba robiłam coś takiego, ale nie pamiętam, jak mi to tam wychodziło, więc no, mam nadzieję, że będzie ok. No, w następny piątek, no to pewnie już będzie zamówienie. No bo po tym przeglądzie katalogu pewnie pójdę złożyć zamówienie, akurat przyjdzie, może w piątek nawet przyjdzie, albo w poniedziałek, zależy jak będę... A nie. Focusa już przeglądałam i będę robić zamówienie w przyszłym tygodniu, więc no zapewne na przyszły tydzień będzie już paczuszka, bo jak dobrze pamiętam, to tam było... jakiś prezent, jak się złoży w drugim tygodniu chyba, nie pamiętam. Przeglądałam Focusa tylko raz i to po przyjściu paczki grudniowej, więc już nawet nie pamiętam, co tam było ciekawego. Ale no taki mam plan, że w piątki właśnie będzie wszystko, co związane z Avonem, czyli głównie przegląd katalogu i otwieranie paczuszek. No chyba, że będzie jeszcze, nie wiem, zapachy Avonowe, które, tak wiem, miałam zrobić w zeszłym roku, no ale to nic. Sądzę, że jak będzie coś takiego jak Denko, albo jakbym chciała coś powlogować, albo pogotować, tak, no to sądzę, że takie filmy będą w czwartki. Nie chcę właśnie robić tak, że... nie wiem, poniedziałek, środę, czwartek i piątek film, tylko jeżeli w tym tygodniu będzie makijaż i Avon, no to w przyszłym tygodniu może być makijaż i haul, albo makijaż i vlog, wiecie, coś takiego. Będę się starała, żeby w tym roku filmy były dwa razy w tygodniu, ale żeby były też nieprzesadnie jakieś długaśne. No tak, taki jest wstępny zamysł. Nagrywam na razie tu, bo moje studio jest jeszcze niewykończone, jest w tak zwanym lekkim remoncie. Zamówiłam fajne tło, będzie fajne tło. Co do kamery, tak, bo teraz w tym momencie nagrywam kamerką, ale najprawdopodobniej ona pójdzie na sprzedaż, a kupię coś lepszego, żeby... nawet jak sama montuję film, żeby to było jakoś lepiej widoczne. Będę nagrywać w 4K, więc no, obraz będzie żleta, mam nadzieję, o ile kupię ten aparat. Bo jeżeli sprzedam tą kamerę, poprzednią kamerę i mam jeszcze lustrzankę, którą nie mogę nagrywać, bo ona automatycznie mi nie wyostrza, niestety.
to po prostu może coś dołożę i kupię coś po prostu lepszego, żeby była jednak odrobinę lepsza ta jakość, bo mi się nawet kiepsko to ogląda, co dopiero Wam. Tak, co jeszcze? Raz na miesiąc chciałabym zrobić, albo raz na jakiś czas, tam musicie mi akurat w tym podpowiedzieć, żeby zrobić live'a. Tak jak ostatnio, co zrobiłam taki spontaniczny live, żeby zobaczyć, jak to wygląda, no to myślę, że raz na jakiś czas taki live fajny, żeby po prostu z Wami pogadać. Tak, po prostu myślałam, że live będzie króciutki, 5 minut, a był godzinę. Oczywiście nie mówię o tym live'ie zaplanowanym z Darią i z Piotrkiem, tylko mówię o tym live'ie takim spontanicznym, gdzie ja po prostu siedziałam, jadłam kolację i z Wami rozmawiałam. Więc naprawdę, to bardzo mi się podobało i tam czytałam Wasze komentarze, że Wam też się podobało, więc no, chciałabym takie live'y robić raz na jakiś czas. Powiedzcie, czy nie wiem, raz na miesiąc, raz na 3 miesiące robić, czy raz na pół roku. To według Was, bo naprawdę mnie się bardzo podobało, tylko jeszcze wymyśleć odpowiedni termin na to. Jeżeli byłoby raz w miesiącu, to czy na początku, czy na końcu, czy nie wiem, przegląd katalogu robić w formie live'a, bo tak też może być. Nie wiem, tu proponuję... Proszę o podpowiedź, tak, bo nie jestem w stanie się tutaj zdecydować. Co jeszcze planuję? Na kanale? To chyba wszystko. Nie? Lepsza jakość, lepsza treść, bardziej urozmaicona. Myślałam też jeszcze o czymś takim, że mierzymy jakieś tam ciuchy, nie? Albo na przykład mierzymy ciuchy iPhone'owe. Bo ja uwielbiam ciuchy iPhone'owe, ja mam ich mnóstwo. I dlatego się zastanawiałam, żeby coś takiego nie zrobić. Nie? Bo mam i spodnie, i krótkie spodnie, i bluzki, i sukienki, buty. Buty też mam z iPhone. Tak, moje zimówki w tym momencie, w których chodzę od 2 lat, to są zimówki iPhone'owe, które uwielbiam. Są szare, z fuferkiem takim szarawym, które idealnie pasują do mojej lumpeksowej kurtki, którą kupiłam za 8 zł w lumpeksie, którą uwielbiam. No, takie upyta się trafiają, chociaż do lumpeksu chodzę naprawdę bardzo rzadko, bo nie lubię robić zakupów. Ja lubię właśnie zakupy typu iPhone'owego, widzę w katalogu, zamawiam, w domu mam, niż tam iść gdzieś do sklepu i przymierzać. Chociaż jak z Darią idę na zakupy, to, no to chcę, żeby ona to przymierzyła, no bo wiadomo, ma długaśne nogi, jest wąska w pasie, więc ona musi to przymierzyć, bo często jest tak, że jak moja mamuśka kupuje jej na wizualny wygląd spodnie, to albo są za długie, a w pasie dobre, albo są dobre na długość, ale nie. Albo są za długie, a dobre w pasie, albo są dobre na długość, ale za szerokie? Tak, tak, dokładnie tak. Właśnie, no górę lepiej dobrać niż dół, no dlatego staram się, jak idę, to od razu kupujemy całą stylówę, czyli i spodnie, i bluzkę, ostatnio w Senseju? Sinsei. Albo w Berszce, już nie pamiętam, gdzieś. Normalnie poszedł z nami Piotrek, byliśmy w tym jednym sklepie 1,5 godziny, ale naprawdę zarąbiste ciuchy nam się udało kupić i Daria to je lubi. Chociaż zawsze ma z tym problem, że chodzi w tym, co się jej kupi, a teraz robię tak, że idziemy, ona sama wybiera i widzę, że lubi w tym po prostu chodzić. Dobra, bo ja jak zwykle już się rozgadałam, ale naprawdę dawno nie gadałam, więc no, teraz mam ochotę sobie pogadać. I co jeszcze chciałam powiedzieć na sam koniec? Tak, przywitając 2020 rok, postanowiłam, zrobimy sobie rozdanie. Tak, zazwyczaj co roku robiłam w okresie mikołajowo-świątecznym, urodzinowym i tak dalej, bo lubię obdarowywać kogoś prezentami, ale teraz stwierdziłam, że na dobre rozpoczęcie roku
Mam do wysłania 3 paczuszki. Oczywiście wszystko z Avonu. To są te moje takie, zrobione paczki startowe, tylko że bez katalogów i bez fokusów. Teraz dodaję jeszcze, jeszcze coś, póki jeszcze mam. Tak, mnóstwo próbek, kilka produktów pełnowymiarowych, więc no, sądzę, że warto wziąć udział. Mam 3 takie paczuszki, już mówiłam, co trzeba zrobić. No oczywiście, subskrybować kanał z subskrypcjami widocznymi, publicznymi. Tak, widoczne dla każdego, to znaczy publiczne, tam trzeba zaznaczyć publiczne. W ustawieniach coś tam pogrzebać. Kciuczek w górę, no to naprawdę to jest super, chociaż i tak my nie widzimy tego, jak ktoś daje kciuka w górę. Nie widzimy, kto dał, o, ale kciuk będzie miłym dodatkiem. No i oczywiście komentarz, jak osoba jakaś skomentuje komentarz dowolnej treści, tutaj nie mam jakichś specyficznych wymagań. Jak po prostu widzę, że osoby komentują często każdy film, albo coś tam nawet serduszko dają od jakiegoś tam dłuższego czasu, no to już mają największe prawdopodobieństwo wygrane. O tak, czyli osoby aktywne będą przeze mnie nagrodzone. To rozdanie jest tylko i wyłącznie na YouTubie. Więc no, zachęcam do wzięcia udziału. Zastanawiam się teraz, czy wszystko powiedziałam. Subskrypcja, komentarz dowolnej treści, emotka jakaś będzie oczywiście mile widziana. I może jeszcze, tak na szybko sobie wymyśliłam, że przed naszym komentarzem można napisać biorę udział w rozdaniu. Albo rozdanie 2. i po prostu komentarz do dowolnej treści, albo rozdanie i po prostu komentarz dowolnej treści. Wtedy ja będę wiedziała, że wy chcecie wziąć udział w tym rozdaniu. Będzie mi po prostu wtedy łatwiej wybrać. Wyniki podam pod piątkowym filmem. Tym piątkowym filmem, co będzie teraz. Czyli mój plan to jest przegląd katalogu. Więc w opisie filmu podam zwycięzców tego rozdania, także powodzenia, niech mi się spodoba komentarz. Dzisiaj to tyle, bardzo dziękuję, że jesteście ze mną w tym roku. Zachęcam do wzięcia udziału w rozdaniu i do zobaczenia w piątek. Pa!